bardzo ważne dla mnie podczas pracy, jako dla twórcy, są emocje. Mam tu na myśli takie emocje silnie przeżyte. I właśnie podczas malowania przywołuję w sobie te emocje po to, by obraz był bardziej wiarygodny i wyrazisty. I mogłabym też to malarstwo nazwać malarstwem dokumentalnym. Może też dlatego, że pracowałam w studiu filmów dokumentalnych i tam ważnym elementem był detal. Również teraz dla mnie w obrazie ważny jest detal i historia, która jest z nim związana. I nie chodzi mi o to, by przedstawiać historię widzowi, ale żeby widz sam odkrył dla siebie własną ich historię. Miałam na myśli takie sytuacje, kiedy właśnie młode osoby wychodzą poza dom samodzielnie, wychodzą bez pomocy i opieki rodziców i właśnie muszą budować samodzielnie i poszukiwać na własną rękę różnych wartości. Miałam tu na myśli też takie momenty, kiedy na przykład dziecko odkrywa funkcjonalność swojego ciała i na przykład też dostrzega, że zostaje postrzegany przez otoczenie jako już nie dziecko, ale młody mężczyzna lub młoda kobieta. I o ile właśnie obrazy przedstawiają sytuację poza domem, jest to rzeczywistość poza domem, tak na wystawie pokazuję również dwa filmy, które jeden z nich jakby zamyka tą całą wystawę. Zamyka on już pewien właśnie etap poszukiwań i przedstawia już osobę w pełni dojrzałą, która jest gotowa do dawania miłości i do przekazywania doświadczenia następnemu pokoleniu. Czyli jest to jakby taka klamra. Obrazy malarskie to oczywiście obraz statyczny, ale dlaczego postanowiłam właśnie zdecydować się na film i na obraz? Dlatego, że film jest takim medium bardzo łatwo przyswajalnym przez widza, dlatego postanowiłam rozbić jakby dwa środowiska, dom i właśnie zewnętrze, to co nas styka poza domem na malarstwo, a w filmie przedstawiam to, co jest związane z domem, a więc miłość, bezpieczeństwo, spokój, to co nam przekazują rodzice, taką miłość też bezwarunkową, bez której musimy sobie radzić samodzielnie już pośród kolegów w szkole czy na podwórku.